Więcej ponad to uzyskać, to co przełamano tą logikę, czy
to Amana właśnie w wbrew okrągłemu stołu. To był wysiłek właśnie tych tak zwanych zwykłych Polaków, którzy swoją aktywnością i polityczną, i gospodarczą, i kulturalną, i organizując się oddolnie, no właśnie wystąpili, wzięli sprawy w swoje ręce i wystąpili w ten sposób przeciwko tej logice okrągłego stołu. Mało kto dzisiaj jeszcze pamięta, bo przecież nawet życie polityczne tej nowej III RP miało być reglamentowane, no bo były plany stworzenia takiej jednolitej monopartii solidarnościowej na bazie tak zwanych komitetów obywatelskich. O tym też pisano przecież pod koniec 1989 roku na łamach Gazety Wyborczej, więc to, co się w Polsce udało dobrego osiągnąć po 1989 roku, to nie dzięki okrągłemu stołowi, tylko wbrew okrągłemu stołowi. Tak to wyglądało w takim skrócie, ale bardzo przedstawił to sytuację, bo poszedł temu, czego się nie podobał, co pan profesor Grzegorz Kuchacz z Poznania, to pan, dziękujemy bardzo za rozmowę, panie profesorze. Bardzo dziękuję z panem Bakiem. Z panem Bakiem do kolejnego spotkania na antenie, czy także w studio. Dziękujemy za tą wypowiedź. To przypomnę panu, bo mówiłam dwukrotnie, że 7 dni temu Platforma złożyła zawiadomienie do CBA i CBA nie zdążyło jeszcze zająć się sprawą spółki Srebrna i rolą pana prezesa Kaczyńskiego, którą tam pełni. Więc od 7 dni nie wiedzą, że mają u siebie takie zawiadomienie. Albo nie chcą wiedzieć. Czy jeśli dziennikarze Telewizji Polskiej otrzymują do skrzynki mailowe groźby śmierci, to jest to sprawa dla Rzecznika Praw Obywatelskich, czy nie? To jest w ogóle bardzo... Drodzy Państwo, temat kolejny. Nowa partia, która się pojawiła, Wiosna. Człowiek wspólnota, państwo, któremu ufam, to odpoczył w momentu programu, podkreślił Robert Pierre w czasie niedzielnej konwencji założycielskiej, ale to może mniej ważne, zapowiedział m.in. walkę ze smogiem, który jak wskazywał spowodował liczbę zgonów. Deklaruje też, że do 2035 roku zamkniemy wszystkie kopalnie węgla i będzie mogło być najczystsze powietrze w naszej części Europy. Nareszcie podkreślił. To był pomysł rzeczywiście taki bardzo, tak powiedzmy, może wyobrażeniowy, ale co z polskim węglem, co z polskimi kopalniami. Mam teraz połączenie z panem ministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. Witamy serdecznie, panie ministrze. Poprosiłbym o rozmowę dlatego, nie dlatego że jeszcze, że jest pan ministrem sprawiedliwości przede wszystkim, ale wiceministrem, ale że pochodzi pan ze Śląska, bo pan jest pan posłem ziemi śląskiej, samorządowcem od lat. No i właśnie tego typu pomysły, jak on w ogóle ocenia, czy nie można w ogóle oceniać i komentować, czy to po prostu jest, jak to mówią, czysty populizm. No to jest czysty populizm, ojcze, i można powiedzieć, że rozmawiają te populizmy, tak jak pan Bytroń mówi, że będzie Polska miała najczystsze powietrze w tej części Europy. Ja się wiedział, że powinien się przemieszczać i nie ma granic. Mówię to dlatego, że ostatnio w studiach podpisałem praw dotyczącą bezpieczeństwa ekologicznego i zaczęłam tego tak parałem tą tematyką tego typu pomysły, tą rozmawiającą w swoim życiu mówić. Największe kłótnie z i to najmniej 80 tysięcy osób.
trzeba tak naprawdę dotąd, że każde miejsce kopalnia generuje kolejny indykator. 3-4 razy 5 miejsc, czy równa miarą w skali programu krajowych. I w tysięcy tak naprawdę trasów, które są bardzo popozykowania, to jest padek 7-7. Te przedsiębiorstwa przede wszystkim są zlokalizowane na środku. To, że się zaczęło udziały, to jest rzeczywiste. Pamiętam dokładnie reformę, która była przygotowana za czasów pana Wójka. Tego pana premiera, który tam temu pojawił się na spotkaniu kilku premierów, mówił, że jest alternatywa dla Nowych Zjednoczonej Francji. Podpisali jakąś deklarację na współpracę, ale to właśnie za pana Wójka zlikwidowane były kopalnie na Śląsku. To wywołało ogromne problemy Śląska. Przez wiele lat zlikwidowano wiele kopalń, wielu ludzi weszło tak naprawdę w siebie, które pozostawali przez wiele lat na Zachodzie. Taka były tam reformą pracowni komuniści. Przypominam ojcu i państwu o tym, że uzdrawiano kopalnie, tak po śmierci trzeba robotników. Tak było w Jastrzębiu, który się z Bąbra Nową. I to również pamiętamy, to była dziadami kilka lat temu. Więc taka rozdajnika rozegrała, oznaczała, że destrukcja i dla regionu, bardzo różnie, przed wersją. Przykładnie jest alternatywa, bo to, że mogłyby znaleźć proces pracy, odczuć takich energii, na to, że to podniesiono, ale absolutnie w naszym
Oczywiście, dyskusja będzie o cenach prądu,
Poziom wyznaczeni w Polsce jest naprawdę wysoki, a pokrywają obywatele.
badań wynika, że 93% Polaków nie jest energetycznie najbliższym otoczeniem zamieszkania. To jest bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa i ono nie bierze się znikąd. Ono bierze się z tego, że jest w Polsce coraz mniej przestępstw. Takiego przestępstw z roku na rok spada, zwłaszcza w ostatnich latach. A wzrasta się wykrywalność. W czasie, za który odpowiadamy, czego oczekujemy, prawda, od takich prawa. Musimy mieć poparcie społeczne, opinii publicznej,
swoich działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania prawa wobec tych, którzy działają. Tak jest. Poprzez co godzinę atmosfera występuje, chociażby nawet w Paryżu teraz widzimy, że społeczeństwo jest po stronie tych, którzy protestują, bo dlatego, że bardzo ostre środki chyba państwo wprowadza i robi się tego przewozimy. Nasza policja reaguje w sposób odpowiedni. Czasami można mieć wątpliwości co do pewnych szczegółowych działań, ale to się zawsze niestety może zdarzać w licznych sytuacjach. Natomiast reaguje w granicach prawa i na podstawie prawa i tak musi być. Ale nie może też tolerować zachowań tego prawa ładu, dlatego tylko, że ktoś to mógłby się potępić, taką akcję policji. Nie. Społeczeństwo płaci podatki, a policja wymaga od niej, żeby ona reagowała w sposób odpowiedni i tak będzie. A teraz wracając do innych pytań. Do tych czasów masz szczegółowo, bo czas nam ucieka. Przepraszam, na prezydenta chciałbym przedstawić. Tak, a ta karta... Nie ma pewnego niebezpieczeństwa. Tak, to jest bardzo ważne narzędzie. Interaktywne, internetowe, anonimowe. Może każdy obywatel zgłaszać na temat swoje spostrzeżenia o zagrożenie. Policja je weryfikuje, sprawdza i eliminuje te zagrożenia. Ostatnio właśnie po tym, tragicznym zdarzeniu w jednym z Skyrumu w Koszalinie zginęło 5 młodych 15-letnich dziewcząt. I szukaliśmy różnych sposobów na to, żeby temu zapobiegać w przyszłości. I właśnie jednym z pomysłów było uzupełnienie Krajowej Rady Ochrony Bezpieczeństwa od tej kategorii. To jest też trzeci tam Skyrumy. To jest możliwość zgłaszania do nas zagrożenia związanych z miejscami działalności rozrywkowej prowadzonej przez różne osoby i podmioty. Kontują się przedsiębiorcy, nie mają poradki. Bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. Jeżeli obywatele zauważą, że coś jest nie w porządku, że nie ma, nie są spełnione warunków bezpieczeństwa, mają prawo to zgłaszać, że policja, zdaniem policji, będzie to weryfikować i reagować. Zdanie, że wakacje mają pani, że tego nie to jest tak, że ma pomysłu na życie, więc zostaje policjantem. Nie, nie jest tak. Trudno jest się dostać do policji. Owszem, kiedyś zgłaszało, że policji więcej osób, kiedyś było duże bezrobocie, młodzi ludzie szukali miejsc do pracy. Dzisiaj inne instytucje oferują często atrakcyjniejsze, przynajmniej na wtedy, albo podobnie atrakcyjniejsze miejsca pracy, zarobki związane. Liczba chętnych przejść do miejsca policji jest mniejsza, dwukrotnie mniejsza niż obywatel. Ale oczywiście nie zamierzamy tłumu, jeżeli chodzi o kryteria przyjęć. Przyjęliśmy w ubiegłym roku 2018 dużą grupę nowych policjantów, 4000. Wakacji nie ma aż tak dużo, jak twierdzi opozycja. Mamy około 99 tysięcy policjantów, a 103 tysiące etatów, więc te kolejne 4 tysiące podczas tego rozporządzenia służby emerytury. Nowy podmiot będzie wyrazić się w najbliższym czasie. Naszym założeniem jest to, żeby limit etatów był wypełniony w 100%, bo jak ciągle powtarzam, że muszę referować, to czyli policjanci zapobiegają na bezpieczeństwo, a nie zapobiegają na bezpieczeństwo wakacji. Dalej wakacje utrzymywano celowo, po to, żeby środki wyliczane na te etaty niewypełnione przeznaczają na inwestery. Dzisiaj nie ma takiej polityki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i ustawy wewnętrzne dążą do tego, żeby wypełnić wszystkie limity etatowe, dobrze wyszkolić, a potem, żeby realizowali pod właściwym nadzorem oczekiwania społeczeństwa, które zabili wszystkim Polakom, którzy po prostu przeżywają pełne bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej i prywatnej. Myślę, że to ważne, żeby ta tytuła nie zmienić. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wyjaśnienie na tych kwestii, panie ministrze. Pozdrawiamy serdecznie. Będziemy jeszcze i połączyć. Minister Jacek Szczelinka, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji był naszym gościem. Widzimy politykę z szefem partii. Ja uważam, że w demokracji w ogóle się tak nie powinno dziać. Szef partii, który jest bardzo wpływowym człowiekiem, z najbardziej szansą sił w państwie, więc pociąga w zasadzie za bardzo wiele sznurków, a bardzo wiele... To jest trochę od tego, co pan... Proszę Państwa, jeszcze jeden temat. Dzisiaj przypada tutaj przeżywanie setnej rocznicy powołania biskup Sobolowego w Polsce. Z tej okazji pół wierzchni sił zbrojnych, a więc prezydent Rzeczypospolitej uczestniczył we mszy świętej. Jest prowadzony w kadencie, teraz posłuchajmy jeszcze przemówienia.
zablokować Facebook. Ja powiem szczerze, czy takiego swoistego też podsumowania tej uroczystości, którą uczynił prezydent Andrzej Duda, a potem już serwis informacyjny, nie ma, co tu spunkty w czasie. Zdrowej demokracji, Selencjo, w których jest jakaś spółka, jak to zapowiadana z pisarzem, że Lencjuszu próbuje zbudować wieżowce w Warszawie i a zarazem dziekanie korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej. I wydaje mi się, to, że to jest coś, co jest... Księże kardynale, to jest jednak informacja, która poszła świat na temat tego, jak wyglądają relacje Cigodny na bank. Księże arcybiskupie, ekscelencjo, Cigodni, księża biskupi, na czele bardzo blisko związanego ze Zbigniewem Ziobrą, generałem kapelanem Wojska Polskiego, Cigodni, księża biskupi kapelani, Cigodni księża, wielce szanowni panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, tak? No to, kto jest doradcą? Żołnierze. PKO. Wiecie panowie? Najbliżsi. Polskich żołnierzy. Też tak powiązać polityczno-biznesowo. Wielce szanowni panowie ministrowie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji. Wszyscy szanowni państwo ministrowie. Wszyscy dostojni przybyli goście na czele z kombatantami, ludźmi, którzy walczyli z bronią w ręku za wolność Rzeczypospolitej. Wszyscy wielcy szanowni państwo, dziękuję za to spotkanie. Lider tej partii politycznej nie różni od tego, co działo się przez lata. To ja w niezwykłym gronie, słuchając słów wypowiedzianych przez szybką odpowiedź, bardzo proszę, czy księdza kardynała, słuchając słów wypowiedzianych wcześniej przez księdza biskupa, kapelana Wojska Polskiego. No nie, już to patrzyłem w te karty historii, myśląc o kapelanach polskich, myśląc o naszych księżach, po pierwsze to nie widzę równości Tuska i którzy służyli Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że Tusk wychodował ojczyźnie, Bogu, wychodował, ale nie człowiekowi, i tolerował żołnierzowi korupcji. Bo przecież kapelan, jeśli pan spojrzy na aferę hazardową, prawda, nie idzie z żołnierzami po to, żeby walczyć z bronią w ręku. Zapomniałem nazwiska tego posła. Kapelan idzie po to, by być z żołnierzem. On po prostu świadomie służąc Bogu, służąc ojczyźnie, służyć człowiekowi. Tego, żeby szefem komisji jakże niezwykła i członek partii SLD, tylko on trudna rola. Człowieka, jakże niezwykła i trudna służba. Został wojewodą w jakimś tam województwie. Jak wielu sytuacji, które jesteśmy sobie może nawet w stanie wyobrazić w stosunku do żołnierza, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w stosunku do kapelana. Tego, który ma być tą ostateczną ostoją, ma nieść to duchowe i moralne wsparcie. Jakże trudno musi być słuchać spowiedzi żołnierza na froncie, który przecież mówi często rzeczy straszne. Nie to robi, to jest po pierwsze. Jakiś ciężar moralny to nie można tak, bo trzeba w sobie nieść. Jest wyjąć taki model teoretyczny. Jakże wiele trzeba modlić, to powinno być, a co nie. Ale z drugiej strony trzeba iść z żołnierzem do walki. Wszystkie bany. Trzeba stać. Opanowane przez pod kulami, albo przez WSI, albo że wspomnę choćby to jest niezbędne, wielką, symboliczną, legendarną postać księdza Ignacego Skorupy, nie pokazał żadnej innej twarzy, który poległ pod Warszawą na linii frontu, pełniąc swoją kapłańską posługę wobec żołnierzy. Ale przecież nikt sobie nie wyobraża, że kapelan może powiedzieć, że się boi. To, co mówił przecież obecny. Ale przecież nikt sobie nie wyobraża, że kapelan mógłby powiedzieć do żołnierzy: słuchajcie, boję się, nie pójdę z wami. Sześć wież, prawda? A im nie da. Nikt sobie nawet nie wyobraża, że kapelan mógłby odmówić żołnierzom posłuchu. Nikt sobie nie wyobraża chyba tego, że kapelan w najtrudniejszej sytuacji, kiedy żołnierze stoją i mówią: będziemy walczyć do końca, idziemy na śmierć, mówi: to ja, panowie, zostawiam was. Plany zagospodarowania miasta. Służy Bogu. 96. Ojczyźnie. Miał być wiadomo, co cię go przypomnieć. Żołnierz. 96. Mamy 2019. Stawiamy. Taka jest rola kapelana. Ja tylko przypomnę jedno. Ale przecież nikt sobie chyba nie wyobraża tego, że kapelan może odmówić i powiedzieć: nie pojadę do tej kobiety, której mąż zginął. Prawda, srebrną, to ja bym chciał znaleźć taką. Po to, żeby ją ma jedną, jedyną wesprzeć i być z nią w tamtej chwili, kiedy usłyszy, że straciła swojego ukochanego. Srebrna, jak i inne spółki. Chyba
chyba nikt sobie nie wyobraża. Prawdziwie polskiego wojska, bez polskiego kapelana. I zresztą nie tylko srebrna, tylko srebrna. Bez księdza, bez tego, kto daje duchowe wsparcie. To jest w jakimś sensie na łamach gazety, tym przedstawicielem opatrzności, oczywista, ale przykuła moją uwagę, do którego można pójść, do tego odnieśli premier Mateusz, można się zwierzyć właśnie od czyjości najtrudniejszych rzeczy, z największych kłopotów i uzyskać wsparcie, który zawsze powinien i czyni swoją powinność. Też tak. Zgodnie z przysięgą, którą złożyłeś. Pamiętaj o drugim człowieku. Rodzinne, przede wszystkim na ludzi. Jakie są ich preferencje? Z całego serca. W najbliższym czasie zapadają decyzje związane z tym, myślał premier Mateusz Morawiecki, który była mu generałom, kapelanom Wojska Polskiego i wszystkim księżom, biskupom, kapelanom danych nie zmienia się. I wszystkim księżom, tu mamy pewne bazowe, którzy niosą tą posługę żołnierzom i funkcjonariuszom, z całego serca podziękować. To oznacza, że solidarność na wasze ręce, także przez ręce konflikt i ten protest, który już gdzieś jest, za arcybiskupa nuncjusza, że teraz nabierze nowej siły, a rząd Prawa i Sprawiedliwości, który solidarności bardzo silnie wszystkich polskich żołnierzy jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, ale po prostu w imieniu Polaków, tych, mam nadzieję, że nie pójdzie, na których straży bezpieczeństwa na co dzień polski żołnierz stoi. Chcę z całego serca podziękować za taką właśnie waszą posługę. Inni sobie nie wyobrażamy, że mogłaby być. Handlować, znaczy kupować w niedzielę. Ja bym chciał, żeby wszyscy rozumiem, że zawsze jest to wygodne i służyć do samego końca. Mogą chcieć handlować. Natomiast za to wam dziękuję z całego serca. Tak jest, prawda, sam i chciałem wam życzyć, załatwić w Niemczech, tak jest, żebyście zawsze po prostu należy, nawet jeśli są w mniejszości. Natomiast mieli to wsparcie Ducha Świętego i wielką siłę, moc Ducha Świętego w sobie, żeby służyć polskim żołnierzom i ich rodzinom jak najlepiej. Żeby być kapelanami polskich żołnierzy, polskiego wojska w najpełniejszym możliwym tego słowa znaczeniu, nawiązując do najlepszych tradycji. Tych 100 lat tamtego pamiętnego 1919 roku, kiedy na powrót powstał ordynariat polowy przez wszystkie te lata, kiedy polski ksiądz przy polskich żołnierzach był, czy to jako proboszcz parafii służył partyzantom, czy jako ten przy regularnym wojsku szedł. Czy wreszcie służył funkcjonariuszom tej służby w ogóle nie jak najlepszej, dającej także osobistą satysfakcję. Z całego serca wam życzę jeszcze raz, dziękując za opiekę nad polskimi żołnierzami, za opiekę nad nami. Panu i Matko Najświętsza zawsze naszej realizacji tej ustawy, tak ekscelencja, księży okazu na handlu w niedzielę, to i ojcu zejście się ma w swojej opiece. Nie, znaczy to jest problem. Szczęść Boże wszystkim Polskim zrobić. Ten głos w ogóle przy świąt z ponad jaśnie, ale to sądzę, że ten jest pan Adam Sadzicie wyborców PiS-u. Przyszedł ten argument, żeby pan wskazuje na pragmatyzm, na solidarności. Odpuścili, a tak, a chodzi o ludzi. Więc powiem szczerze, pragmatyzm, znaczy solidarność, która się bardzo często nie zgadza, bo jestem przeciwnikiem tego zakazu, natomiast z punktu widzenia solidarności, która od kilku lat powtarza nam, i od wielu lat nam powtarza, że to jest pogwałcenie podstawowych praw pracowniczych, to, że zmusza się ludzi do pracy w niedzielę. I słyszeliśmy to wielokrotnie w ustach prominentnych działaczy solidarności. I jeśli dzisiaj się takiej solidarności proponuje pragmatyzm, czyli utratę twarzy, to wydaje mi się, że ta solidarność właśnie się trochę poprzez swoje wieloletnie działanie doprowadziła do takiej sytuacji, że połowa Polski nie lubi, a ta połowa Polski, która
sensie takiego sporu politycznego po prostu nie szanuję, bo, no bo cóż to za pragmatyzm, to znaczy walczyliśmy o coś i nagle odpuszczamy, mimo że stracą na to ludzie. Ja tylko powiem jeszcze tylko jedno zdanie na samego... Tylko tutaj pojawia się argument, panie redaktorze, że tracą na tym małe sklepy, a nie wieśniki. Ale ja się zgadzam w tej kwestii, ja się nie zgadzam o tej kwestii. Ludzie, ale ci, którzy mieli być wsparci przez tą ustawę. Ja się nie zgadzam właśnie ani z PiS-em w tej sprawie, ani z Solidarnością. To znaczy ja od początku uważałem w ten sposób, że chciałbym, żeby grupa ekonomistów stwierdziła, czy to się po prostu opłaca, czy nie. Czysto biznesowego punktu widzenia. Ja bo nie, ekonomia nie jest zero-jedynkowa. To jest pewien problem. Oczywiście. Bez znaczenia, czy ona będzie dobra ekonomicznie, czy nie, i zakaz kompletny handlu w niedzielę. Ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, które myślę, że nadejdzie za parę lat w Polsce, czyli takiego, w którym pracownik będzie miał wybór, natomiast kupujący też będzie miał wybór. Jedno zdanie, Adam Borowski. Pragmatyzm to nie jest wyparcie się wszystkiego, przecież zostało zrobione mnóstwo. Znaczy nie taki, że tak zrobimy pewne, że taki nawet jeśli się zrezygnuje z jednego, albo z niecałkowitego wypełnienia tak tego postulatu, nawet jeśli się zrezygnuje, to przecież trzeba mieć perspektywę, co nas czeka. To jest dokładnie tak argumentuje Lech Wałęsa okrągły. Nie. Bardzo panom dziękuję. Janusz Szwertner, Onet.pl. Dziękuję bardzo. I Adam Borowski, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Autopromocja. Sobota, godzina 18.06, to czas, kiedy każdego tygodnia na antenie Polskiego Radia 24 w godzinnej debacie będziemy rozmawiać o sprawach społecznych i gospodarczych. Eksperci, przedstawiciele świata polityki, parlamentarzyści, analizujący bieżące wydarzenia, które chcemy czy nie, na co dzień i od święta interesują każdego. Zdrowie, rynek pracy, płace, nauka, emerytury czy prowadzenie własnej firmy. A wszystko tak z punktu widzenia decyzji na górze, jak i tych regionalnych najbliżej nas. Sobota, 18.06, Anna Grabowska. Zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się piąta. Czas na informacje. Damian Szpyra, zapraszam. Mija 30 lat od obrad Okrągłego Stołu. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do tego wydarzenia w rozmowie w Polsat News. Jak przyznał, Okrągły Stół był potrzebny. Prezydent dodał, że byliśmy tym pierwszym krajem, w którym następowały przemiany. Mur berliński runął, bo Polska dała temu początek i możemy to dzisiaj śmiało mówić, to jest fakt i to jest prawda. Z okazji 30-lecia tego wydarzenia dziś dla zwiedzających zostanie udostępniona sala kolumnowa Pałacu Prezydenckiego. Ustawiono tam historyczny stół, przy którym rozmowy plenarne prowadzili przedstawiciele władz PRL i opozycji demokratycznej. Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego będzie się odbywało od 16 do 20. Były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz zostanie dziś przesłuchany przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy wyłudzeń VAT. Parafianowicz funkcję sprawował w latach 2007-2013. Podlegały mu wtedy m.in. Krajowa Administracja Skarbowa i Urząd Administracji Skarbowej. Przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS chce zapytać świadka o przepływ informacji między tymi służbami a resortem finansów. Pan Parafianowicz jest tutaj bardzo, bardzo istotnym świadkiem. Przede wszystkim kwestia ustalenia, tak w skali makro, przepływu informacji między kontrolą a tymi departamentami legislacyjnymi. Czy było tak, że kontrola, widząc dużą skalę nieprawidłowości i że sobie z nimi nie radzi, czy alarmowała departamenty legislacyjne, czy nie informowała? Początek przesłuchania Andrzeja Parafianowicza o 10:00. Jutro zeznanie ma złożyć były wiceminister finansów Janusz Cichoń. Przed Pałacem Prezydenckim będą dziś protestować rolnicy zorganizowani przez Agrounię. Oczekują oni na reakcję prezydenta, bo jak wyjaśnia lider organizacji Michał Kołodziejczak, kiedy zastanawiamy się nad niedoświadczeniem przez nich rezultatów, zdaniem prezesa Agrounii, rolnictwo w Polsce jest w złej kondycji. Wśród roślin organizacji są pozostawieni wspomnienia, to wówczas głębiej rozwiniemy, a nie tylko przez jakieś statystyki produkcji.